Poinformowano o przypadkach nowotworów wśród włoskich, belgijskich, francuskich, holenderskich, hiszpańskich i portugalskich żołnierzy, którzy służyli w siłach pokojowych w Bośni i Kosowie. Niektóre z ofiar nosiły kamizelki kuloodporne wykonane z łusek z dół pocisków ze zubożonym uranem, przypis WM, powiedział dr Zoran Stankowik w wywiadzie dla Reuters, informuje ABC News. Dr Zoran Stankowik w wywiadzie dla Reuters powiedział, w ostatnich 5 latach 400 osób zmarło z powodu różnych rodzajów raka. Były częścią społeczności około 4000 Serbów z Hadzici, koło Sarajewa, które przeniosły się do Bratunac na północny wschód od Sarajewa. Łatwo było to zauważyć w odizolowanej populacji, szczególnie ze zwiększoną zachorowalnością na nowotwory złośliwe i zgony. Wielu Serbów z Hadzici pracowało w fabryce naprawiającej czołgi i pojazdy pancerne, ciężko zbombardowanego przez NATO w 1994. Wtedy łuski DU znalezione na ziemi poddawano recyklingowi i wykorzystywano do produkcji kamizelek kuloodpornych. Niektórzy z tych Serbów nosili te kamizelki i zmarli, powiedział dr Stankowik. Komentował raporty sporządzone przez zachodnich ekspertów, którzy zaprzeczali jakimkolwiek związkom między bronią radioaktywną i nowotworami po tym, kiedy wznowiony strach zapanował w wielu europejskich krajach, których żołnierze służyli w Kosowie, gdzie NATO wystrzeliło tysiące pocisków zawierających DU. Skoro jest to tak nieszkodliwa substancja, jak mówią niektórzy, to chciałbym, żeby zebrali wszelkie pozostałości po łuskach DU, zabrali je do ładnego domu gdzieś w Brukseli, złożyli je w piwnicy, by bawiły się nimi ich dzieci, powiedział dr Stankowik. Dr Zoran Stankowik jest szefem Wydziału Medycyny Sądowej w Akademii Medyczno-Wojskowej w Belgradzie. Wykonał ponad 4000 autopsji.